Jedyna woda, którą piję, to jest woda gazowana, ponieważ woda gazowana jest dla bogatych ludzi. Możesz pić wodę niegazowaną, zwykłą wodę, z kranu. Rozumiecie? Z kranu. Rząd tak naprawdę daje wam tą wodę praktycznie całkowicie za darmo. I później przyjdzie mi jakiś gąb i powie: ale ja przecież mam pieniądze na gazowaną wodę, po prostu jej nie lubię. Chcesz mi powiedzieć, że nie lubisz pić wody? Nie lubisz napić się dobrej wody? Co, idziesz do klubu, barman ci naleje wody gazowanej i powiesz do niego: ale ja chcę zwykłą wodę. Byś się, człowieku, ogarnął, napij się po prostu tej zwykłej gazowanej wody. Idziesz sobie do restauracji ze swoją dziewczyną. Ona bierze sobie gazowaną wodę, a ty co do niej mówisz? Ale ja nie lubię gazowanej wody, ja chcę się zwykłej napić. Czego? Co ty w ogóle gadasz? Napiłbyś się tej gazowanej wody już, no Boże. Co, boisz się bąbelków? Boisz się bąbelków? Co, bąbelki cię zjedzą? Myślisz, że ci bąbelki zrobią krzywdę? O czym ty w ogóle, goście, mówisz? Nie wiem, czy to mówiłem na początku, ale kolejnym powodem, dlaczego woda gazowana jest dla rozsądnych i bogatych ludzi, jest ponieważ musisz za nią zapłacić, podczas kiedy zwykłą wodę, tak jak już mówiłem, możesz dostać za darmo od rządu, rozumiesz? Nie płacisz prawie za to nic. Jeżeli pijesz zwykłą wodę, to jesteś po prostu biedny, no co ci mogę powiedzieć? O, tak mi szkoda ciebie. Wiesz co? Pij sobie tam tą zwykłą wodę, ja sobie będę tutaj popijał moją gazowaną. Rozejdźmy się, nie mieszaj mnie po prostu ten swój syf, okej? Ale nie mów mi, że jesteś mężczyzną, jeżeli nie pijesz gazowanej wody. Jeżeli nie pijesz gazowanej wody, to jesteś po prostu jak fan Paliona, Wojana i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jak jest, mordo. Nie chciałbyś być po prostu uznawany jako fan Paliona i Wojana. Dlatego, jeżeli jesteś prawdziwym szefem, to zostaw tam polubienie na dole oraz zostaw suba. Bo w sumie tak powiedziałem, no. Co, sprzeciwisz mi się? To ja tutaj piję gazowaną wodę. A nie ty. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.